była taka sprawa. Dawno, dawno temu Nicole i moja mama przyjaźniły się. Uczyły się karate pod okiem mojego dziadka. Każda z osobna była silna. Gdy były razem, nic nie mogło ich pokonać. Aż do chwili Elmor Kumite, brutalnego turnieju sztuk walki. Nicole była kochaj mamy, jej podopieczną, lecz okazało się, że w finale będą musiały ze sobą walczyć. Teoretycznie mama powinna zwyciężyć, ale duch walki waszej mamy pomógł jej zatriumfować. Upokorzona przed swoim mistrzem, mama ze wstydem opuściła Amerykę. Nicole porzuciła zasady Bushido ze smutku po utracie przyjaciółki. Tymczasem w Japonii moja mama ćwiczyła przez wiele lat przed kolejną walką i teraz wróciła, by odzyskać utracony honor. Ale mama nie podejmie tej walki. Jej serce jest zbyt czyste, by skrzywdzić przyjaciółkę. Dusza zbyt szlachetna. Możecie przestać? Dobra. Oni mają rację. Mama nie będzie walczyć. Nie będzie miała wyjścia. Wasza matka musi zakończyć niezakończone sprawy. Nie idźcie za mną, bo to niebezpieczne. W lodówce macie klopsa, w piekarniku ziemniaki. Nie podgrzewajcie w mikrofali, bo się rozciapciają. Yuki zwolni mamy i odbierze dom, jak nie przyjdzie walczyć. Trzeba je powstrzymać. Strasznie trudno się chodzi na takich nóżkach. Też przyszła się powstrzymać? Tak, ale pomyślałam, że mnie niechcący zlikwidują. Więc... Dobrze walczyłaś, Nicole-san, ale ja przygotowywałam się całe życie na tę chwilę. Pokażę ci, czego się nauczyłam. Niemożliwe! Jak? Ja otrzymałam najcięższą lekcję na tej planecie! Którą szkołę kończyłaś? Czyżby Hokuto? Może Kanoha? A może u mistrza Miyagi? Nie, uczę się w szkole życia. Wychowuję troje dzieci i jednego męża. Zostaniemy przyjaciółkami. Nie chcę twojej litości! Dzieci! Co? Zabierzcie nas tam! Nie damy rady! Razem damy radę! Przepraszam, Nicole. Po prostu byłam zazdrosna. Ale nie powinnaś. Zawsze miałaś lepsze włosy i dom, i auto, i lokaja, i konie, i lokaja dla koni. Tak mi wstyd, że chciałam się ciebie pozbyć. Ja chciałam się ciebie pozbyć wcześniej, więc nie przejmuj się. Tęskniłam tak, za tobą. Tak, tęskniłam. Chodź, dziecko. Wracamy do domu. No co, to tylko mała sprzeczka między przyjaciółkami. Ta, już po sprawie.